Dość tej szczujni. Ziobro reaguje na list z pogróżkami do Tuska list do Donalda Tuska. Zbigniew Ziobro zapowiada działania prokuratury. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział wszczęcie przez prokuraturę postępowania w sprawie listu z pogróżkami, który otrzymał lider po Donald Tusk. Obraźliwe listy, których autor grozi adresatom śmiercią, otrzymało we wtorek wielu polityków opozycji i dziennikarzy. Chodzi o list, o którym lider po Donald Tusk poinformował we wtorek w krótkim nagraniu umieszczonym na Twitterze. Tusk zwrócił uwagę, że otrzymał pismo z groźbami w dniu urodzin zamordowanego w 2019 rok. Prezydent Gdańska Pawła Adamowicza. Według szefa PO w Polsce narasta fala nienawiści, za którą odpowiedzialny jest prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zbigniew Ziobro do Donalda Tuska, dość tej szczujni. Do tych doniesień odniósł się w środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zaduszki to dzień, gdy Polacy wspominają zmarłych i oddają im szacunek, a nie żerują na ich śmierci, jak D. Tusk przywołujący świętej pamięci. P. Adamowicza, by atakować J. Kaczyńskiego. Dość tej szczujni. Trzeba opamiętania. W sprawie listu, o którym mówi, prokuratura wszcznie postępowanie, napisał na Twitterze SfMS. W kolejnym wpisie Ziobro określił nagranie Tuska jako, szczyt cynizmu. Gdzie był Donald Tusk, kiedy jego polityczny wychowanek Janusz Palikot mówił na wieczorze wyborczym po, zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Kilka miesięcy później próbował tego dokonać członek PO, Ryszard Cyba, napisał Ziobro. Obraźliwe listy, których autor grozi adresatom śmiercią, otrzymało we wtorek wielu polityków opozycji i dziennikarzy. Wśród nich są m.in. były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski oraz posłowie KO, Dariusz Joński i Paweł Kowal. W związku z groźbami Joński zawiadomił prokuraturę. Donald Tusk dostał list z groźbami Tusk w opublikowanym nagraniu zacytował fragmenty wiadomości. Które jak zastrzegł, nadają się do zacytowania. Wpakuje ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan W. W liście było pełne nazwisko: przy ret temu tu wulgaryzm Adamowiczowi, powiedział Tusk, przytaczając jedną z fraz korespondencji. Według niego autor zamieścił też groźby pod adresem bohaterki powstania warszawskiego wandy Traczyk Stawskiej. Ją też zabiję przed 11 listopada. Pomogę oczyścić mój kraj, zostanę bohaterem jak Stefan W. I kończy się list słowami: Jesteś skazany na śmierć za zdrady ojczyzny. Wyroku wydano w imieniu Polski Podziemnej, cytował lider po. Donald Tusk, Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny. Zaznaczył, iż nie jest to pierwszy list z pogróżkami, jaki do tej pory otrzymał. Ale w ostatnich miesiącach, tygodniach jest niepokojąco więcej tego typu korespondencji. W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, coraz częściej także przemocy, zauważył Tusk. Jego zdaniem odpowiedzialny jest za to prezespis. Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali, za rosnący niepokój, rosnący strach. Nie zostawimy tej sprawy, nie będziemy milczeć i więc jedno, nie damy się zastraszyć, oświadczył Tusk.